Moim Państwa gościem Dawid Kroczek, pierwszy trener Aptlan Resowi Rzeszów. Dawid, witamy Cię w Resowia TV. Dzień dobry. Pewno po wczorajszym meczu pucharowym ciężko było tak szybko zmrużyć oko, zapomnieć, wyjść z tych emocji pomeczowych, bo pomimo wyniku jednak te opinie na naszych social mediach bardzo pozytywne. Wielu kibiców twierdzi, oby tylko teraz przekuć to na mecz ligowy i będzie dobrze. To prawda, wiadomo, nikt z nas nie jest zadowolony, bo przegraliśmy spotkanie i też trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Gra w wielu momentach wyglądała przyzwoicie, tworzyliśmy sytuacje bramkowe, szkoda, że nie zamieniliśmy ich na gola. Aczkolwiek z przebiegu całego meczu i funkcjonowania drużyny, podejścia zawodników i realizacji zadań możemy być zadowoleni. Liczymy na to, że w najbliższym meczu z Sandecją to przełoży się na dobrą skuteczność, a przede wszystkim 3 punkty. Czas na pewno nie jest naszym sprzymierzeńcem tego wolnego, może nie wolnego, tych jednostek treningowych między spotkaniem pucharowym a meczem ligowym bardzo niewiele. Pozostaje Ci tylko i wyłącznie wykonać drobne, kosmetyczne korekty i przystępować do trudnego, jakby na to nie patrzeć, spotkania z Sandecją. Zresztą te pojedynki z Sandecją nigdy nie były dla Resowi łatwe. Tak, no przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby tutaj dobrze się zregenerować po tym spotkaniu, bo ten natłok tych meczów w ostatnich dniach no był wiadomo intensywny. Zadbać o to, żeby zawodnicy no byli w pełni optymalnej formie fizycznej i mentalnej na mecz z Sandecją, wprowadzić jakieś drobne korekty względem ostatniego spotkania i przystąpić do tego meczu. Zdajemy sobie z tego sprawę, że mecze z Nowym Sączem nigdy nie należały do kategorii łatwych. Jest to zespół dość silny fizycznie, grający taką bezpośrednią piłkę. Więc na pewno to będzie spotkanie, które będzie wymagało wiele koncentracji z naszej strony, żebyśmy gdzieś tam w tych drobnych detalach byli przygotowani na to, czym może zaskoczyć nas Sandecja, a my wykorzystali te deficyty, które gdzieś tam sobie tutaj wspólnie z zespołem omawiamy. Powiedz, jak przeżyłeś to pierwsze spotkanie w roli głównego trenera, pierwszego trenera, tego czołowego sternika Aptlan Resowi Rzeszów, bo na pewno jest to dla Ciebie spore wyzwanie, spora szansa, ale też na pewno też sporo nerwów, tego wszystkiego, co musiało Cię kosztować, aby stanąć sam na sam z chłopakami i poprowadzić zespół właśnie w meczu pucharowym. Na pewno tak, aczkolwiek to też nie jest tak, że gdzieś bardzo się stresowałem i przeżywałem ten mecz, że coś pójdzie nie tak. No tak naprawdę staram się przygotować jak najlepiej do każdego najbliższego spotkania. Wiadomo, że no teraz jest taka sytuacja, że odpowiadam bezpośrednio za te wyniki drużyny, ale wcześniej, tak jak to, jak wygląda współpraca z trenerem Mroczkowskim, no też byłem osobą, która dużo rzeczy tutaj po prostu robiła i trener bardzo fajnie tym zarządzał, dał nam dużą tutaj odpowiedzialność za to, co działo się w procesie treningowym, zarówno mi, jak i pozostałym członkom sztabu. Więc to też nie jest tak, że nie czujemy się do tego przygotowani. No tutaj jest, tak jak to podkreślałem na konferencji, bardzo duża rola trenera Mroczkowskiego, że miałem czas na to, żeby się z tym zaznajomić i no jeszcze raz trzeba wrócić do tego, że to miejsce, w którym jestem, zawdzięczamy jemu i temu, że mogliśmy się tutaj znaleźć. Także mówię, no nie czuję żadnego stresu, robimy dalej swoją robotę, kontynuujemy to, co było zaplanowane. No i oczywiście liczymy na to, że przełoży się to na 3 punkty w meczu z Nowym Sączem. Bo tych mechanizmów wypracowanych wcześniej widać, że jest naprawdę multum. Chociażby akcja Wróbelka, to zgranie klatką piersiową, to wszystko jest ćwiczone, to wszystko jest absolutnie wypracowane. Teraz tylko kwestia przekuć to na skuteczność i na pewno ten wózek pojedzie do przodu. Sytuacji tworzymy dużo i to jest prawda, jesteśmy jedną z takich wiodących drużyn, jeżeli chodzi o stworzone sytuacje bramkowe w lidze, bo to też pokazują statystyki, że ich jest bardzo dużo. Musimy być po prostu cierpliwi w tym polu karnym, zwrócić uwagę na detale, bo to podejrzewam przełoży się na bramki. Same sytuacje nie wystarczą, no musimy być przede wszystkim skuteczni, no bo za to nas rozliczają w piłce, zarówno kibice, sponsorzy, zarząd i no musimy sobie zdawać z tego sprawę. Na koniec ten aspekt bardzo ciepły, bardzo serdeczny, takiego wsparcia płynącego od członków Twojej rodziny. Coś pięknego. Mnie ten wpis bardzo mocno urzekł. Powodzenia, synku. Piękne słowa, chyba oddające wszystko, co możliwe.
Tak, no bo zawsze mogę liczyć tutaj na wiadomo rodziców, no bo im zawdzięczam bardzo dużo, na najbliższych przyjaciół, na rodzinę, na żonę, no bo to są osoby, które zawsze w trudnych momentach się wspierają i zarówno w tych dobrych momentach, kiedy no, potrzebujesz tego wsparcia, więc to naprawdę, naprawdę jest bardzo fajne i też jest dla kogo no, robić wszystko, żeby udało się jak najlepiej, bo kiedy nawet no, wracasz samemu do domu i ta praca była dobrze wykonana, nie masz z kim się tym podzielić, to też nie smakuje tak dobrze, jak masz te osoby dookoła siebie i wspólnie z nimi przeżywasz te dobre chwile i te złe. Powtarzam to jak mantrę. Teraz sobota 20:30 w blasku Jupiterów. Po zwycięstwo i oczywiście w pełni przekonani o wartości tego zespołu, bo ta jest, drzemie wewnątrz naszego teamu. No i oczywiście po to przełamanie, którego cały resowiacki Rzeszów tak mocno pragnie. Ważne, aby zagrać mądrze, z dobrą organizacją w obronie, z dobrą organizacją w ataku, zagrać skutecznie i przede wszystkim no, przygotować się odpowiednio mentalnie do tego spotkania i oczywiście zrobimy wszystko, żeby tutaj zdobyć 3 punkty. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem Dawid Kroczek, trener APKLAN Resowi Rzeszów. Trenerze, bardzo gorąco dziękujemy. Dziękuję serdecznie.